Uszanowanka, witam wszystkich prezesów i kierowników w kolejnym odcinku z serii weekendowej Shadow of Mordor. Tym razem, jak już mówiłem ostatnio i przedostatnio i w sumie już od kilku odcinków, zająłem się wyczyszczeniem całej mapy. Co za tym idzie, odblokowałem sobie wszystkie te śmieszne ulepszenia. Chyba nie ta zakładka, ulepszenia. Mam dostępne punkty, ale mam jeszcze zbyt niską potęgę, aby mieć następny szczebel. Do następnego szczebla nie wiem, ile mi brakuje. To już jest końcówka. Następny szczebel jest 102. No to mówię, to jeszcze zabić jednego, dwóch kapitanów i będę miał ostatni szczebel. I ostatni szczebel blokuje mi jeszcze ostatnie te śmieszne legendy. Pograłem trochę, tu jeszcze mam odblokowane to. Zwiększa maksymalny zasób skupienia czy żywotność. No żywotność myślę, że mi się bardziej przyda. Więc teraz zbieramy tylko tą moc, te punkty M. Nie wiem czego, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Zbieram to do końca. Widzicie, misji głównych zostało nam tylko 5. Misji ratowania wygnańców jeszcze 5 również. Jedna legenda miecza, 2 legendy sztyletu. 2 wyzwania łowieckie, ale to też już za chwilę skończę. Przed chwilą jak patrzyłem, to było 82% postępu gry, także wymaksuję ją z pewnością. A nie przedłużając, nie robiąc sztucznego zamętu i w ogóle, przejdźmy do misji. Oho. Także z całą pewnością wiemy, że zostało nam 5 misji głównych. Więc spoko. Tylko chciałbym to tak zrobić, żeby zakończyć serię w niedzielę, czyli zrobić z tego 4 odcinki. Także zobaczymy. Show me why my soul was denied death. Znaczy, trzeci raz przechodzę tą grę i nadal nie wiem, czemu ona ma takie moce jakieś. Czy to ten cień jej takie moce dał? Czy ona zawsze taka była? W sumie nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie możesz, masz pecha. Destroy the Black Hand. And his followers, and claim Mordor. Żaden Gondorczyk nie przybędzie z pomocą. Nie potrzebujesz Gondorczyków, teraz będzie fajna akcja. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to wam nie powiem. No, już powiedział ten biały Brudas. To będzie tak fajne, nie? I właśnie teraz będzie moc bodajże naznaczenia i naznaczenia w walce. I to pozwoli mi dokończyć te trzy legendy. Tam jedną miecza i dwie sztyletu. W każdym razie te trzy, które mi zostały. To będzie ta nowa umiejętność. Więc spoko. Dobra. Śpiesz do nadmorskiego fortu, unikając wykrycia. Zakładam, że nie mogę korzystać. Halo. No, oczywiście, że nie mogę. Dobra. Jeszcze 2 wyzwania łowieckie mi zostały. Zabicie królowej guli. Tylko mam takiego pecha, że jak nie zależało mi na tym wyzwaniu, to było pełno guli i w ogóle. A potem, kiedy już mi się pojawiło to wyzwanie, że mam ją zabić, to jak jest grupka guli, która alarmuje królową, ona po prostu idzie alarmować, ale to na tym się kończy i tyle, więc nie mogę zabić królowej. A ostatnią misją bodajże jest... to jest gościu. A ostatnią misją jest zabicie wielkiego Karagora. Cholera, mam uniknąć wykrycia. A póki co, to tu widzę hordę po lewej i hordę po prawej. Dobra. Aha, to będzie fajna misja. Już mi się przypomniało. Teraz będzie super, zobaczycie. Oj, prawie kliknąłem. Co mają? Dobra. I teraz będzie napis, że odblokowano tą pierdołę.
Dobra. Jeśli naznaczymy tych strzelców, no pewnie, że wzmocnimy się. Dobra, przeczytam to, bo nie wiem, jak to działa. Czy wiem, jak to działa, ale nie pamiętam, jak się to robiło. Przy wyssaniu wrogów będziesz ich teraz także naznaczać, czyli przy okazji, zmieniając ich w swoich popleczników. Naznaczanie wrogów, naznaczanie przytrzymaj E, naznaczenie z ukrycia Shift E i naznaczenie w walce po prostu C po naładowaniu serii ciosów. Czyli pierdoła łatwa. No, mógłbym ciebie... No, dobrze. Mamy jednego. Mamy drugiego. To pójdzie szybciutko. Mamy... Aha, naznacz w nie mniej niż 3 minuty. No, ale to mówię, to będzie naprawdę bardzo szybkie. A, tam jest jeden, dobra. Zepsułem. Ale już naprawiam. No, nie mogę ich naznaczać, nie? Aha, tu będzie jeden. Okej, mamy trzeciego. Zrozumiałem, pies, okej. Dobra, i to jest dwóch na jednej kładce, więc Albert nie spieprz tego. Dobra. A i jeszcze jeden. A da się więcej, fajnie by było. Dobra, uaktywnij i? O cholera, wcisnąłem. No dobra. I jeszcze może ułatwimy sobie sprawę, wypuszczając tego gnojka małego. On powinien rzucić się na tych tutaj. Dobra, tu już kilku już zabiłem. Zabijamy sobie. Dobra. Dobra. W sumie Karagor ty mi dużo nie pomógł. Tym razem. Naznaczenie walce. Ej, miał być naznaczony. Ciulu. O ty, ale mnie dziabnął, że... Holender. No dobrze, mamy to. Okej. Okay. To było w sumie... śmieszne. The queen warned us to wait until the end of the battle. Then the orc spotted us. I told you, the visions always come to pass. Yes, but I told you not to. Oh. You have something for me. Queen Marwyn sent us to find this. No i oto lotto. Kolejna wizja chyba to będzie, tak? Diadem. To chyba samego... jak on się nazywał? Kererimbor? Jakoś tak się... No właśnie, ten. Pieprzony Legolas, nie? Dwóch naraz. O, to trochę... Wstępniak z mojego... Znaczy, wstępniak z mojego intro. Wstępniak to intro. Trochę moje intro, nie? Tak... Chłych. O, to w ogóle fajnie. W ogóle ci orkowie tacy jacyś elitarni są... Wyglądałem jak taka elita. Elitarna elita, że tak powiem. Bo mają fajne te maski, hełmy. Ja cię. Ale mi strzelają kości. Zawsze z rana tak mam. W ogóle może być tak, że zaraz zniknę na 5 minut. Bo tyle paczków z AliExpress do mnie teraz przychodzi. Tak miesiąc temu, dobry miesiąc temu była ta promocja, że wszystko było za centa. A dwa tygodnie po tej promocji, bo zamawiałem jeszcze kilka rzeczy. Dla rodzinki na święta, jakieś kuźwa zegarki za 6 zł. Śmieszne, ładne. No, w każdym razie listonosz się denerwuje, bo musi za chwilę przenosić mi te paczki. Ale... jest śmiesznie, fajnie. W ogóle kupiłem szczoteczkę z Chin i... nie wiem, po co to kupiłem, bo ja nawet tego do ust nie włożę.
Ale jakby się odkaziło w wrzątku. Wiecie, to jednak Chiny, nie? Czy to się odwala? Halo? No zaraz kichnę. Mówiłem, że... Co? Jak to posiłki? Już? To po co ja tego Karagora zabijałem? To to był kapitan? No co wam chodzi? Już ich wyeliminowałem! Wow! Fatality! O, mamy legendę sztyletu, ale to zrobię sobie poza odcinkiem. Bo, jak już mówiłem, chcę to skończyć w 4, tak? A została nam ostatnia misja główna. Znaczy, 4, ale jeszcze mam 10 minut czasu, więc sobie to zrobię. Bez żadnego problemu. Dobra, wcisnąłem X, tak? No. Już myślałem, że wcisnąłem co innego. O Boże, tych brudasów gdzie trzeba wyzwolić. Dobra, to ja może wyzwolę sobie tutaj tego, żeby mi się ta misja odblokowała od razu. Czy wyzwolę? No w sensie zabić Uruka, przyniem i on da mi misję do wyzwolenia. Bez kitu. Stop, czy tam jest... Nie, myślałem. No. A, dobra, już się odblokowało, okej. To nara. Ach, tu jest nawet ta misja, no nie, ale ja jej nie zacznę teraz, przykro mi. Przykro mi, chłopie, ale ja mam ważniejsze misje na głowie. Przede wszystkim wejść tu i rozpocząć misję. To chyba była misja z Golumem, nie? Tak mi się wydaje. W sensie te misje. A nie. O, dużo potęgi dostanę, to w sumie chcę. W sumie nawet muszę, mi się wydaje. Ale już w ogóle jakaś opętana. Ma czarne oczy, to chyba mrok jakiś ją tam bierze. Pełnię swoich możliwości. To ma sens, co ona teraz mówi. Ja pamiętam, że jak ja to przechodziłem, to miałem kuźwa taką armię, nie? Bo potem z tego końcu... A dobra, nie będę wam mówił co. Jeśli jest ktoś, kto tego nie oglądał i ogląda pierwszy raz u mnie, to będziecie pod ogromnym wrażeniem, bo końcówka jest naprawdę fajna, wymiata. Według mnie przynajmniej. Dobrze. Dobrze, panie Bobrze. Jaką mamy teraz misję? Super. No dobrze, tylko w którą stronę biec. A, no troszkę źle pobiegłem, ale... Sam Hirei. Będzie mi to, kurde, denerwował mnie. O Jezu, za mną jest jeszcze jeden. Dobra, uciekamy. O Boże, on jest cały czas za mną. Nie, nie wolno. Nie. O Jezus. On mnie goni? On mnie cały czas goni? Nie, chyba już odpuści. O kuźwa, goni mnie cały czas. No nie, gdzie on jest? Aż mi myszka... Gdzie on jest? Halo? Aha, tam. Wylew, nie? Pat. Oj. Tam jest Grublik, tak? Grublik. No dobrze. No dobrze, wiem, że mam go zdominować, więc spoko. Chciałbym to zrobić w ten sposób, żeby sobie... zdominować kilku uruków, mieć ich po swojej stronie i żeby oni pomogli mi zrobić tą śmieszną zasadzkę. Nie! No debil!
No. Dobra, pomóż mi. Dobra, trzeba sobie ich tutaj poatakować. Ty grubik, na takiego lesza trochę wyglądasz. O Jezu, spieprzyłem strzałę, która fajnie podpala. Dobrze. Lol, ten nawet nie widział, co się dzieje. Ty zgin, bo... O, ożywieniec. Okej. Okay. Let's get started. Już? A jednak nie, musi być chyba zielony, nie? Nie. Jeszcze nie? No dobra, no to zaraz się tam... Nie, może postrzelę ciebie. O, pies. Znaczy, uruch. No on jest odporny na te pierdały. Dobra, teraz będzie mój. Naznasz. Dobra. Jaki debil! No, widzieliście, co się w tym... Widzieliście, co się w ogóle stało w tym momencie? Zdominowałem go i Talion stwierdził, że jak się dominuje, to potem go trzeba popchnąć. Ale debil się wywalił. Noż cholera jasna, to jest głupie. Dobra, mamy ciebie. No, znowu zrobiłem to samo. O, już to był. Ja nie wiem, ja... To jest takie... Ajej. No, super, spacja. Ale ty teraz go tutaj... Zacznij bić się z nimi. Ja tu nie ruszę ogień, więc spoko. Ty możesz zginąć. Dobra, wy się tutaj wywalicie, nie? Oj, jakie to jest słodkie, nie? Dobra. Nie będziemy walczyć przy krawędzi, bo to będzie i tak lipa, nie? No przecież shifta trzymałem, żeby go walnął, no. No, znowu trzymam shifta, żebyś go... Nie, no ta gra jest głupia jednak. Dobra. Będzie bezpiecznie, jak chłopie przyjdziesz ze mną tutaj. Chodź tutaj, żebyś się nie wywalił ze skarpy. Tak będzie bezpieczniej. A, ty jesteś odporny, zapomniałem. Ja wiem, że nie zabijaj go. Tylko złap. I naznacz. I jest mój. No, i poprzednio jak go tak rzuciłem, to on się wywalił, bo wypadł. Dobra. I co mam teraz zrobić? Aha, to nam chyba misja teraz zakończy. Tak? Zdominuj, aha, mam go jeszcze zdominować. Zdominuj spację. Wydaj rozkaz. A, prawy. Ja wciskam. Ten kapitan znajduje się teraz pod twoją kontrolą. Możesz zainicjować misję walki o władzę, wysyłając go na któregoś z tych wozów, na przykład. Tak, zrobimy to i po prostu muszę mu pomóc, tak? No to jest raczej logiczne, nie? Dobrze. Idź na rekrutację Grublika. Dobra. If he is ever to be a war chief, it is from first strike of thunder that is soon born a storm. I jeszcze trwa ta misja, więc spoko, no nie będę przecież kończył. Więc nie ma problemu. Dobra.
iść na rekrutację. Jestem na rekrutacji. Join me or face the end of my sword, maggots. Go away. I serve another. O. I must help to break eliminate all those. Czy nie wiem, o co chodzi tutaj teraz, ale dobra. Dobra, mamy więcej. No przyjmujemy sobie, jak będzie śmiesznie. Co się stało? Aha, trzeba jak pozabijać po prostu. Dobra, myślałem, że coś mi się stało. Tak. A wy jesteście ze mną, panowie. No. Dobra, jest Grubik tu. Zanim ty się ruszysz, to ja może sobie przejmę jeszcze te łucznika na górze. Co by nas też wspierał. Będzie fajnie, jak będziemy taką armię dużą. Bardzo fajnie. Dobra. Dobra, chodźcie, idziemy. Dobra, ty tam sobie rób co chcesz. Oni zaraz powinni dojść tutaj do mnie. Dobra, to się nie uda. Przyjmijmy sobie jeszcze tego. Okej. I tego może? Będzie śmiesznie. A, ten już nie żyje. Dobra. Nasz kapitan nie szczędzi dla nas sił. Ale to dobrze, armia musi rosnąć. Fajnie byście, gdzie mieli tych elitarnych. Bo to osłabi armię... Czarnej Dłoni? Jakoś tak się gościu nazywa, nie? Dobra, jesteś mój. Oni żygają po grogu, czy co? Jeden. Drugi. Trzeci. Headshot. Czwarty. Koniec. Mamy ich tylu, że ja pierdzielę. Jucho, zapłacicie, zapłacicie jucho. Ale orkowie mają taką czarną krew. No ale... Czepiam się. Dobra. A, i to będzie pewnie następna misja, którą zaczniemy w następnym odcinku pewnie. Awans na przybocznego, dobrze przeczytałem? Ojejku. A, to jeszcze nie jest, to jeszcze nie jest koniec. No dobra, trudno, no, powiedziałem, że zrobię dwie, co zrobię dwie. Nie będę tutaj się kłócił, nie? Wybrałem dwie, to wybrałem dwie, niech nawet trwa odcinek pół godziny. No. Widziałem, mieli ich więcej. No nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Będzie śmiesznie. Dobra. I teraz, Albercie, nie używaj E, bo tego zrzucisz z krawędzi i całą misję spieprzysz. Chciałbym się podciągnąć, ale... Aha, okej. Mamy to.
Dobra, mamy jednego. Tobie postrzelimy stopę, żebyś się nie mógł ruszyć. Ciebie sobie natomiast przejmiemy. Zanim tamtemu zejdzie stopa, to przejmiemy sobie też tego. Dobra. Wam też mam stopę poprzekuwać? No dobra. Was jest za dużo, więc was trzeba się pozbyć. Co trzeba ich zrobić? Pozbyć. O Boże, uciekło mi to słowo. Ale jestem wylewem, o mój Boże. Dobra. Chodźcie to. Bijamy, panowie. Wy się z nimi pobijcie. Że tak powiem. A ja wbiję tutaj na tą wieżyczkę. Aha, nie wywołując alarmu. Dobra, to jestem wylewem jednak. Przepraszam, Urku. Nie chciałem ciebie uderzyć, to był przypadek. Dobra, to mi się udało na szczęście wybrnąć z tej sytuacji. Ale musimy wejść na samą górę tego przybytku. W ogóle fajna wieża, ładna. Okej. No i zaczynamy misję. Trochę to potrwa. A, no jeden przyboczny jest tutaj. On nie wie, że to jest ambush. Dobra, mamy to. Okej. Czemu teraz pomóc? Nasi zaczynają teraz. Więc pomóżmy im. Dobra. Dobra, ty jesteś niewrażliwy, ale ty może będziesz. Dominuj go! No i go zabili, no. Nie no, tak mamy dwóch kapitanów. No, zaraz zdechniesz, no ale okej. Zostałeś sam na wszystkich, więc spoko. O, skubany jest. Mocny jest skubany. O Boże, że swoich tam też. No. O, lepiej się odsunąć od klatki z Karagorem. Bo jak pacnę którąś, to oni rozszarpią mi całą armię moją. Przestańcie mi go bić, ja go chcę. Może da się go przejąć też, byłoby fajnie. Ale pewnie nie, się nie da. Aha. Został z kolana i się złożył jak tapczan z Ikewi. Zdrada, zdrada. Jak, co? Co? A, no dobra. Tak nie jesteś groźny według mnie. No ale. Dobra, o, tu mamy mityczną. Dobrze. Nagłuszenie, słabe. Dobra. Nasi orkowie. To jest tak fajnie, jak ma się armię orków, znaczy uroków. Bum. Bum. O, koniec, no dobra. No i to chyba po tym zakończę, znaczy na pewno zakończę nagrywanie. Bo zleciało dłużej niż bym się spodziewał, niż się spodziewałem faktycznie. W ogóle zimno mi, chcę w piecu rozpalić. Winter is coming.
Celebrimbor. Bum. I młoda też dostała strzała. A co tam? Oj. I tyle. Drugi raz umarł? Taki śmieszny żarcik. O, ta też. A nie, ta żyje. Ty, odmłodniała. Lol, ona była młoda? Ojoj. To wiele zmienia. XD. Trochę tak zajeżdża władcą pierścieni i powrót króla. Tam też był przecież opętany władca, nie? Sługi Saurona. Wszyscy wiemy, że to i tak nie będzie miało żadnego wpływu, bo Sauron tak przejmie kontrolę nad Mordorem i częścią Śródziemia. No ale nadzieja umiera ostatnia. Nie piesek? Pies siedzi pode mną, bym ruszył tym krzesłem na kółkach, to bym go tak przejechał przez przypadek. Bo ten krzyk w chałupie. O Jezu, co robisz psu? Nie dotykaj go! Tak by było. Dobra. I chyba na tym się pożegnamy. Ponieważ widzę, że nagrywam już 32,5 minuty plus intro i outro, to będzie ja pierdzielę bardzo długo. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w następnym odcinku. Już jutro. Elo.